Cześć, dzisiaj mam C-Maxa, w którym robiłem z tyłu hamulce, ale jak już auto przyjechało, to właściciel poprosił mnie, żebym podłączył pod komputer, bo był taki incydent, że jakiś czas temu auto przy dojeżdżaniu do świateł zgasło i później przez jakiś moment nie dało się go uruchomić, po czym odpaliło jak gdyby nigdy nic i pojechało dalej i do dnia dzisiejszego nie ma z autem żadnych problemów. W sterowniku silnika został zapisany błąd P335, zobaczycie zresztą, ja sobie to nagrałem. No i to jest błąd od czujnika położenia wału korbowego. Czujnik położenia wału korbowego, bo to jest dwulitrowy, zresztą tak jak 1.6. Z tej strony jest od koła pasowego. Wam odchylę tylko tak, żebyście widzieli. O, tutaj jest czujnik położenia wału korbowego. Ja już widzę, że jest z nim coś nie tak, dlatego że on pęknięty jest przy wtyczce. Jak sobie wyjmiemy, to go obejrzymy dokładnie. Błąd w sterowniku P335 i dotyczy on czujnika położenia wału korbowego. A tak wygląda nasz czujnik. Zobaczcie, tutaj jest pęknięcie. Tam już jest zielono na pinach. No nie mogło być inaczej, bo się woda dostawała. To jakieś uszkodzenie mechaniczne najprawdopodobniej. Nie wiem. No nie będziemy drążyć tematu. Bo po co? Zepsute to zepsute, trzeba wymienić na nowe. Vivaro 2-litrowy diesel i będę wymieniał sprzęgło. Trochę sobie już tak porozbierałem, trochę sobie wyczyściłem. Są wycieki z tego auta, na pewno cieknie gdzieś tam z góry. Wygląda na okolice turbosprężarki i pewnie będzie to rura dolotowa do turbo. Dobra, i teraz tak, półosie musimy zdemontować, jedna już jest wyciągnięta, musimy później ten wózek, czyli tak zwane sanki, ramę mocująco zawieszenie opuścić, bo ta skrzynia jest bardzo duża, więc tutaj nam nie wyjdzie, będzie ciężko tym manewrować. Z góry w zasadzie to tylko przy tym aucie robimy jedną rzecz, czyli odkręcamy górną poduszkę, górną śrubę górnej poduszki tej od skrzyni biegu. Widać, że zadbany. A resztę w zasadzie to wykonujemy tutaj z dołu. Póki skrzynia się jeszcze trzyma na swoim miejscu, to ja sobie poluzuję wózek, czyli te wzmocnienia tutaj do tyłu, to wszystko trzeba odkręcić. Jak widzicie, tutaj jeszcze półoś druga jest na miejscu. Sworzeń już jest rozpięty. Teraz będę tutaj dwie śruby mocujące to łożysko środkowe, podpierające półoś, wykręcał. Wyciągniemy sobie półośkę. No i po kolei wszystko powoli do przodu. Rama zawieszenia o tam leży. Mamy tutaj teraz dostęp do wszystkiego. Płosi jeszcze nie wyciągnąłem. Teraz widać, o właśnie tam, jak fajnie to wszystko z góry ścieka. Tutaj po układzie wydechowym trochę, no to pęd powietrza powoduje to. A wszystko właśnie z okolicy turbosprężarki. Gdzieś tam od góry. Dobra, tak to wygląda na chwilę obecną, że próbuję rozłączyć tutaj czujnik od wstecznego biegu, ale niestety mamy tam zalane silikonem, tutaj mamy połączone kable, więc tutaj trzeba będzie to no zwyczajnie uciąć, nie wiem co później z tym sobie zrobimy. I tak, śruba tam, jedna od skrzyni, nie przykręcona w ogóle. O. Rusza się, to tak na początek. No i tyle, jeśli chodzi o ciekawostki. Tak to wygląda z perspektywy. Podstawiona jest na razie na jednym podnosiku. Zaraz tutaj sobie pod skrzynię podstawimy drugi. No i wystarczy teraz rozłączyć wszystko dookoła, czyli skrzynię biegów oddzielić od silnika, nie od karoserii. No, przewód masowy, o dziwo, nie zgnił jeszcze, nie zzieleniał, chyba że ktoś go po prostu wymienił na nowe. Te przewody masowe zawsze się utleniają i prędzej czy później jest z nimi problem. Dobra, na razie nie jest źle. Tutaj mamy następną śrubę, która jest niedokręcona i tutaj mamy podstawę, która tam nam trzyma katalizator i układ wydechowy. To też jednej śruby, tutaj nakrętki w sumie brakuje.
Skrzynię mamy zdemontowaną i to, co Wam wspominałem, no tutaj widać, że jest zamiast kostki oryginalnej dwa przewody pewnie na wsuwkach wsunięte i jakąś żywicą czy czymś zaklejone, bo to nawet silikon nie jest. Tutaj mieliśmy właśnie przewiercone w tej kulce i z góry śrubka wkręcona, wkręt do blachy, a luz właśnie o, jest na tym wybieraku. Ten luz, czasem jest tak, że on nie przeszkadza, ale jak już łożyska rozpadną się, bo tam są łożyska, takie składy igiełkowe, kiedy one się rozpadną całkiem i ten luz zrobi się jeszcze większy, a to jest tylko kwestia czasu, wtedy mamy problem już z przełączaniem biegów. Dlatego jak już skrzynia jest wyciągnięta, zdemontowana, to trzeba będzie ją rozpłowić tutaj na łączeniu, bo inaczej tego wybieraka się nie wymieni. Trzeba tutaj wybić ten kołek sprężysty i od środka wymienić wałek z łożyskowaniem i poskładać wszystko do kupy. Skrzynię mamy trochę obskrzywaną z tego wszystkiego, tak żeby można było normalnie otworzyć. Pierwszy problem to mamy tutaj od spornika, dwie śruby się wykręciły, to jest spornik linek. Trzecia śruba jest luźna, jak widać, nie od dziś, bo sobie już tam zrobiło otwór, ale no nie chcę w żaden sposób się odkręcić, spróbuję to indukcją podgrzać. Nie udało się śrubę wykręcić, także to taki mały plus. Dobra, teraz co? Trzeba te kołki sprężyste powybijać, jakąś pojemnik na śruby i kręcimy to dookoła. Skrzynia rozłupana. W zasadzie, żeby rozebrać tę skrzynię, to należy wybić kołek sprężysty tu z wybieraka, tego, który się znajduje od góry. I jest, no jakoś tak, o chyba tak, o w ten sposób. No i po rozkręceniu skrzyni dookoła, to nam skrzynia się rozpoławia ładnie, bez problemu. Na razie nic tutaj nie znalazłem, jeśli chodzi o jakieś opiłki czy coś, czyli dobrze świadczy. A nas interesuje o ten element tutaj. Też sobie już zdjąłem tą górną przeciwwagę razem z tym kołkiem. I teraz najzwyczajniej to wyjmujemy ten wałek. Wybijamy tam łożyska, stamtąd tam są dwa łożyska i w środku chyba tulejka, z tego co pamiętam, bo dawno tego nie robiłem już. No i składamy wszystko w odwrotnej kolejności, oczywiście tą powierzchnię trzeba wyczyścić, nową pastę uszczelniającą nanieść. Zaraz Wam pokażę ten zestaw naprawczy, tutaj te kołki, które sobie położyłem, dwa, to tylko po to, żeby wałek sprzęgłowy, który delikatnie wystaje ponad obudowę, nie napierał mi tutaj na skrzynię, wiecie, przy rozpoławianiu, żeby mi się tutaj coś nie rozpadło. No i tutaj mamy nowy wybierak kontra stary. Dwa łożyska igiełkowe przedzielone taką tulejką. Ona z jakiegoś tworzywa sztucznego jest. I tyle w zasadzie. Tu jest spory ubytek właśnie na tym wałku, także wymiana samych łożysk niewiele by tu pomogła, bo no, sam wałek jest zużyty, tak? A tutaj mamy wszystko nowe, ładne, pachnące, wyszlifowane. No, będziemy składać, a teraz cały myk polega na tym, żeby ten wybierak trafił nam tutaj, w to miejsce właśnie. Aczkolwiek zdecydowanie do przodu. Skrzynia na miejscu, wszystkie śruby trzymają. Teraz uchwyt poduszki podwiesimy sobie, żeby już o własnych siłach to wszystko można będzie stojaki zabrać. No, także tak, do przodu. Czort, spójrzcie na wahacz lewy. A tutaj spójrzcie na wahacz prawy. Raczej powinien być taki, z tego co sobie przypominam. Czyli taka tłoczona blacha, a nie taka kratownica. No ale może to jest ten wzmacniany. Zagadka, czemu trzepię kierownicą na przykład? No nie wiadomo czemu. Dobra, jeszcze auto nie odpalone po wymianie tego sprzęgła, ale tutaj trzeba zrobić coś z tym dolotem właśnie. Ja sobie wypiąłem. Oczywiście muszę zdemontować podstawę filtra. Tak na marginesie. Tam z przodu. O, dokładnie tam. Nie ma kolejnej śruby. Muszę sobie to wyjąć, tą podstawę, żeby tą rurę zdemontować. Zobaczyć o co chodzi. Jak Wam już mówiłem, pewnie albo nie. Tutaj ona powinna być w tym miejscu przykręcona
Taki spornik gdzieś pamiętam powinien być, natomiast nie ma tutaj tego, stąd jak nam tutaj się pompuje ten wąż, no to nam to się tutaj giba, drży i tam nawet jakbyśmy założyli nowe uszczelnienie czy nową rurę, no to prędzej czy później będzie z tym problem od nowa. Dobra, wyciągam sobie tą podstawę. Dobra. Tutaj mamy przyczynę tego wycieku. Zobaczcie, podwinięta uszczelka jest. Z tej uszczelki już nic nie będzie, bo ona jest bardzo twarda. Nie wiem, ten przewód nie wygląda na uszkodzony, bo czasem wyłamują się właśnie te zapięcia tutaj. Jak ktoś nie wie, jak to odpiąć, szarpie po prostu, to potrafią się te zapięcia wyłamać. A tutaj w tym miejscu powinien być przykręcony właśnie w jakiś spornik. Już nie pamiętam, w którym dokładnie miejscu, ale tutaj, o widzicie, tutaj też coś nie jest przykręcone. Tutaj też coś powinno, o, być w ten sposób. No i coś gdzieś powinno być tam przyłapane. To sobie później będziemy myśleć, jak to przymocować. No ale najpierw trzeba tą uszczelkę znaleźć, nową. Najlepiej. I zapodać tutaj, bo będzie ciekło, nie? To jeszcze temat świec żarowych. Mamy na pewno uszkodzoną pierwszą świecę, pierwszego cylindra. Sprawdziłem sobie tutaj też po przewodach, jak i na samej świecy tam, także przejście mamy, przez przewody jest wszystko ok, natomiast pierwsza świeca jest uszkodzona. Trzy pozostałe jeszcze mają oporność taką, jak mieć powinny, tam załóżmy, że to jest, nie wiem, 1,6 ohma przy tej temperaturze. No i tak, co, no na razie nie mogę tego, znaczy mogę ruszyć, bo już ruszyłem, ale wiem, że to nie pójdzie po dobroci. Te świece stoją dęba. Spróbuję rozgrzać silnik, no muszę sobie najpierw dolot na tyle poskładać, żeby się to udało zrobić, czyli uruchomić go, rozgrzać, spróbujemy, może jakimś fartem uda się te świece odkręcić, spróbuję może udarem, zobaczymy, ale to tak jak będziemy mieli silnik ciepły.